I dziś chcę Państwu powiedzieć, że w ciągu tych 3 lat nastąpiła tu wielka zmiana. I zmiana ta wynika nie tylko z tego tragicznego kontekstu, w którym dzisiaj się spotykamy, bo tym kontekstem jest wojna na Ukrainie, są niesłychane zbrodnie, jest potwierdzenie, nie pierwszy raz, ale po raz pierwszy tak blisko, tak bezpośrednio, że Rosja się nie zmieniła, że postkomunizm, bo Rosji jest postkomunizm, jest równie zbrodniczy jak komunizm. Dowody trzeba umieć zebrać. To było niesłychanie trudne. To trwało bardzo wiele lat. Dzisiaj wiemy, co się stało. Mamy tą odpowiedź. Mamy tą odpowiedź. Po raz pierwszy pełną, konsekwentną, odpowiadającą na wszystkie pytania, a także zweryfikowaną przez wiele różnych, także będących poza Polską, ośrodków. I będzie w najbliższych dniach i tygodniach o tym mowa. Będzie to przedstawione opinii publicznej. I to jest ta zmiana, ta wielka zmiana, o której chciałem właśnie dzisiaj, w 12. rocznicę katastrofy, w 12. rocznicę zbrodni, zamachu, Państwu powiedzieć. To jest pytanie o to, czy będziemy nadal wolni, czy będziemy żyli pod groźbą terroru, terrorystycznego, bandyckiego państwa. Bo tu zwracam się do tych na Zachodzie. To, co widzą dzisiaj na Ukrainie, może się zdarzyć nie tylko tam, nie tylko w Polsce, bo może ich to nic nie obchodzi. To się może zdarzyć także w Paryżu. To się może zdarzyć jeszcze łatwiej w Berlinie i w Rzymie. Tchórzostwo i głupota zawsze przegrywa. A w Moskwie potrafią to wykorzystać. I dlatego z tego miejsca wzywam całą wolną Europę do wielkiej mobilizacji. Do wielkiej mobilizacji w obronie Ukrainy, w obronie wolności. A częścią tej obrony jest także ostateczne, także w sensie personalnej odpowiedzialności, wyjaśnienie tej sprawy i postawienie wszystkich sprawców przed sądem. I to jest nasz cel. To jest cel, który musimy zrealizować. Dziękuję.